Siema, siema, witam w kolejnym odcinku z Trybu Trudnego. Słuchajcie, mam tutaj do dostarczenia metalowe belki, bo mam do naprawienia most w tym miejscu. I mam tutaj Kenego, świetną ciężarówkę z fazy 10. I przyczepioną cysternę, więc ja sobie z tą cysterną tutaj pojadę. No bo się przyda paliwko. To prawda, mam moją cysternę taką, którą zawsze tutaj sobie uzupełniam na trybie trudnym. Stoi tutaj sobie przy garażu. O tu. Ale tak sobie pomyślałem, że gdzieś tutaj sobie może zostawię jeszcze cysternę. No bo będę miał jeszcze tutaj do naprawienia raz, dwa, trzy rzeczy. Później tutaj. Tutaj pamiętam, że chyba łody trzeba było. W każdym razie pierwsze co, to metalowe belki trzeba ogarnąć. Dwa razy metalowe belki. Czekaj, Kenny, bo to trzeba nawrócić. Tyk. O, pięknie. O. Jakoś tu po drodze chyba jadę. Tu jest też przyczepa, którą zostawiłem. Niech sobie tu stoi. Trudno. Oj, uszkodzonko. No i dobra, pod górę. Dam sobie od razu. O jeny, klikam mu sprzęgło. Dobra, zszedł na dwójkę, okej. No burczy sobie, burczy silniczek. Trójka? Nie, dawaj niżej. Wysoki? O, na wysokim. Nie, na wysokim nie. Dobra. Prawda, Kenego mam tutaj full naładowanego teraz. Znaczy naładowanego, no prawie 500 litrów, więc... Ale tutaj, jeżeli chodzi o tryb trudny, to z tą Beną to cały czas są akcje. Tutaj powiem wam, że no fajna misja. To w ogóle fajnie misje są porobione w tym fazie 10. Mi się podoba bardzo. Bo są tak... no to jeżeli chodzi o misję, dość szybko. No wielu z was już tą fazę 10 skończyło. Ja sobie tutaj powoli robię i chyba na trybie trudnym tą fazę 10 chyba sobie tak dość mocno będę eksploatować. Chociaż podejrzewam, że zaraz wyjdzie faza 11. Zaraz, ja obstawiam, słuchajcie, obstawiam, że w grudniu wyjdzie faza 11, okej? Okay? Obstawiam, że w grudniu wyjdzie. 6 grudnia dostaniemy prezent faza 11, tak mi się wydaje. To prawda, to jest bardzo w plecy, bo 6 grudnia powinna być już 12 faza. Ale Serby są w tyle, więc może być tak, że wyjdzie faza 11 w grudniu. I już w grudniu będzie do kupienia czwarty rok, gdzie jeszcze faza 12 nie wyszła. I obawiam się, że ta faza 12 nie będzie tak jak zwykle. Faza 12 była taka, że były cztery mapy, taka była duża ta faza, taka wiecie, nie? A tu może się okazać, że ta faza będzie po łebku zrobiona i będzie tylko jedna mapa. Może tak być, bo już mieliśmy taki przypadek, gdzie u Serbów ten grinding trochę nie wyszedł, ten crunch tak zwany, czyli te szybkie robienie kontentu. I mieliśmy wtedy fazę 7, gdzie to było niby zrobione pod wyścigi. Wtedy był wtedy czas, kiedy Forza Horizon 5 wyszła, więc oni tam takie wyścigi zrobili. Tor wyścigowy w tej fazie 7 i tak, no ona była słaba, nie? Ona była bardzo słaba, mieliśmy słabe pojazdy, bo mieliśmy tam Azowa. Mieliśmy jeszcze tego skauta takiego jak Beetle wyglądający, nie? Tak, no... No tak, cienko to było. Słabo, naprawdę słabo. Ale faza 10, słuchajcie, jest bardzo udana. Zresztą faza 8 była udana, faza 9 też była udana. Co prawda, no miały tam swoje takie... troszkę za zębami. W fazie... 8 był bug, który uniemożliwiał zrobienie jednej misji i się jakoś tą misję udało zrobić, ale paru osobom się nie udało. W fazie
fazie ósmej, no to ciągle oranie pola, nudne strasznie, no to niestety. I to samo się tyczy fazy dziewiątej, czyli ciągle tam włożenie tej wody, nie? To takie nie za fajne. A propos nie za fajnych rzeczy, to ja w tej chwili Diablo mam właśnie, że jestem w takim okresie, gdzie jestem już w tym endgame'ie. 84 level mam wbity na moim barbarianie. I trochę tak rzeczywiście... No jest nudno bardzo, bo ja na przykład robię drzewko szeptów, bo nie chce mi się, chociaż może polatam po jakichś innych dungeonach, ale ja sobie robię drzewko szeptu, także wpadam w jeden loch, potem w drugi, odbieram nagrody z drzewa szeptu i dalej, nie? No ale... No ten endgame rzeczywiście, no tam te recenzje takie, że Diablo... Tutaj ten endgame jest taki słaby i tak dalej, no to się potwierdza. Ja potwierdzam to, że tak jest, nie? No, tak prawdę mówiąc, do 70 levela jeszcze jest co robić, a później no już tak, no... Jest nudno. Jest nudno i tutaj cel wbicia tego setnego levelu, no chcę wbić ten setny level, no ale co, wbiję tylko, żeby wbić, nie? Wbiję tylko, żeby mieć ten poziom, no i ten Uber Lilith, no... No, ona ma tam, ten główny boss taki, ma taką mechanikę, że jednym hitem potrafi zabić postać. No i o ile tutaj różne klasy biją ten Uber Lilith tam w parę minut, to Barbarian to tak z 15 minut musi ją tam dziubać. No... No nie fajnie, no nie fajnie, no nie fajnie. Mimo to uważam, że Diablo jest fajną grą. Ja w ogóle nie żałuję, że wydałem kasę na Diablo 4 i sobie spędzam czas w niej, bo kampania jest świetna i cały czas i się zastanawiam, czy w ogóle no chcę wbić ten setny level moim barbarianem, ale tak trochę mam też taki pomysł, że to jest strata czasu i zamiast bić ten setny level tym barbarianem, to bym sobie łotra zrobił na sezonie, nie? I cały czas tak o tym łotrze. Jak gram sobie w Diablo i na przykład tu na monitorze sobie leci jakiś YouTube, jakiś filmik sobie leci na YouTubie, tu sobie gram barbarianem, to w tym momencie sobie tak przychodzi taka myśl przez głowę, a może w tym czasie bym sobie polatał na sezonie łotrem, nie? Żebym na przykład lepiej bym spędził czas w Diablo, gdybym sobie robił nową postać na sezonie i właśnie łotrem sobie grał, nie? Tak się właśnie ten setny level chce wbić, ale tak no... No jak krew z nosa leci ten poziom. No tak dobre 2-3 godziny trzeba poświęcić na jeden level. Chyba nawet... No chyba bardziej 3 niż 2. No i za każdym razem trzeba więcej czasu poświęcić, bo więcej expa trzeba do kolejnego poziomu, nie? Więc tak, no... No i tym bardziej nie czuć, wiecie, nie czuć... No tak... Z każdym levelem nie czuć tego, że on jest coraz silniejszy, nie? No jest ten problem, że nie czuć. Gdzie tak prawdę mówiąc, no tam sobie trzecie już... trzecią tą tablicę odkryłem i sobie tam tak naprawdę mam dwie umiejętności, żeby tam sobie dodać 200 pancerza i w ogóle, bo tam różne rzeczy. Ja może jak zrobię odcinek z Diablo, to wam pokażę, albo zrobię live'a z Diablo. Nie, chyba odcinek zrobię, to wam pokażę, jakiego tam mam builda i tak dalej. I ale mimo to, no nie, no są tam, wiadomo, że są hity, czasami wejdzie za 60 tysięcy i tak dalej. I ogólnie jest, Barbarian jest dość bezpieczną postacią w Diablo, bo jednak ma więcej tego HP od innych postaci, ma dobry pancerz. I no tutaj takie padnięcie na sekundę, w sekundę od mobów, tak rzadko się, ma bardzo rzadko się, teraz mi się bardzo rzadko zdarza. Jak już to dostanę w pół HP, zdążę się wyleczyć,
A jeżeli nawet mam tak, że zostanę zamrożony na 2 sekundy, to jest czar, który mnie, potrafi mnie odpoizonować, odpoizonować i odfrezować, tak można by powiedzieć. I mogę się wyleczyć, więc tak prawdę mówiąc ostatnio bardzo rzadko, nie pamiętam kiedy leżałem barbarianem, a jak wpadam to przeważnie tak luruję sobie po kilka, tak po 4 elitów mam, cała mapa, cały ekran jest w demonach i w mobach i sobie tam odpalam moich starożytnych, odpalam sobie 2 czary i lecę, nie? I lecę, robię World Wind. I fajnie, spoko, no tylko że też już nawet czasami nawet mi się nie chce, bo lecą na przykład jakieś epickie przedmioty takie i rzeczywiście, no to co duzi streamerzy, youtuberzy robią filmy, że tak prawdę mówiąc do 60 poziomu, do 70 zdobywacie itemy, które potem już używacie do końca postaci, bo już lepszych nie zlocicie, nie? No i rzeczywiście, no nie wiem, na przykład dzisiaj troszkę pograłem, zleciłem sobie fajne buty, mają 14 więcej tego pancerza od moich butów, do tego 2 skoki w tych butach można zrobić, lepsze od moich, ale z kolei moje na przykład buty mają tam 62 do siły, to powoduje, że mam lepszy atak, nie? A te, które zleciłem, miały 32 do siły. No i po założeniu tych butów nagle się okazuje, że one jednak zmniejszają mi atak. Więc nie dziękuję. Mimo, że większy... Oj! Mimo, że większą mają odporność i więcej punktu, więcej, 2 razy skoki można sobie zrobić, spoko. No to i tak są gorsze, nie? Więc takie itemy wypadają, że no nie za bardzo. Już nawet złapałem się na tym, że ostatnio zalogowałem się do gry. Miałem pełny stash itemów. Cały byłem w itemach załadowany z lochu. I nawet ich nie sprawdziłem, tylko od razu je przetopiłem i poszedłem do kolejnego lochu. Nie? Już nawet doszło do tego, że już mi się nie chciało sprawdzać to, co w tych itemach jest, nie? No, więc już tak rzeczywiście, no, ten endgame jest nudny, tak? Od 80 levela rzeczywiście się zaczyna. Nie fajnie. A propos fajnych rzeczy. Starfield, nie? Zaraz Starfield, słuchajcie. Wrzesień? 6 września? Dzień po moich urodzinach, Starfield. O, ale będzie się działo. Jestem ciekaw tego Starfielda, naprawdę. Dobra. To jest tryb trudny. Więc ja tutaj, żebyście znowu nie pisali, że o, Rizrox, znowu żeś tutaj nie ten, nie? Znowu żeś zapłacił 150, no to ja tutaj sobie, o, podniosę sobie. Tyk, podniosę sobie, o. Dobra, załaduj. Jest git. Dobra, dawaj od razu tutaj, nie będziemy ten... Będziemy skręcać podnośnika. Oho. Sobie linkę zostawię. Jedziemy, no. Przejadę? Jest, pięknie. No, w każdym razie tak, jeżeli chodzi o Starfielda, Starfieldem jest to samo co z Forza Horizon. Można już sobie tam 300 MB pobrać. I Starfield powinien automatycznie się na konsolę pobrać. Co jest fajne. Tylko jestem ciekaw jeszcze, ja sobie zrobiłem zapas na dysku wewnętrznym na konsoli. Miejsca, chyba z 250 czy 300 giga. Przerzuciłem na drugi dysk
sporo gier, żeby... No, Runera chyba tylko nie przerzuciłem. Tak sporo gier przerzuciłem na drugi dysk, żeby mieć tam miejsce. No i... Jeżeli chodzi o Starfielda, jestem ciekaw, bo to już wszyscy narzekają, że w 30 FPS-ach, nie? Jestem ciekaw, czy jak wyjdzie, to czy będzie miał duże spadki w FPS-ach. W ogóle, jeżeli chodzi o Starfield, to tam będzie masę rzeczy do robienia, bo i będzie można sobie statek całkowicie pod siebie robić, jaki się chce. Będzie można sobie robić statek defensywny, statek, który będzie atakować. I teraz mamy tak, zobaczcie, mamy tak. Bitwę. Mamy normalnie shootera. Jak jesteśmy gdzieś na jakiejś planecie, to mamy shootera zwykłego, nie? Jesteśmy w kosmosie, to mamy z kolei, nie wiem, Gwiezdne Wojny, no bo latamy statkami, się tam bijemy i w ogóle. I będzie można przekierować sobie albo robimy pełną moc w shielda, czyli no to coś jak w Gwiezdnych Wojnach, czyli takie pole siłowe, które nas broni, albo przekierować mocniej w ofensywne umiejętności, czyli w moc laserów na przykład, nie? Więc ciekawe mechaniki. Zresztą jak się na Starfieldzie zobaczy, to tam na przykład to można różne kombinacje tych statków robić, więc naprawdę kupa rzeczy tutaj będzie. W ogóle świat, te planety, tak dalej, miasta, no powiem wam, że tutaj ambitny projekt. Jestem ciekaw właśnie, czy w tych 30 FPS-ach będą duże spadki, nie? No bo jeżeli nie będzie dużych spadków w 30 FPS-ach, no trudno, no. Jesteśmy konsolowcy, trzeba to zaakceptować, nic nie poradzimy na to. Naprawdę, ale SnowRunner w 60 chodzi, nie? SnowRunner chodzi w 60. Ale SnowRunner nie chodził zawsze w 60, SnowRunner wchodził w 30, nie? Ale wjechał patch pod nowe konsole i już jest git. Ja chyba źle jadę. Nie, dobrze jadę. Dobrze. I właśnie, słuchajcie. Nowa gra o ciężarówkach. Alaska Truck Simulator? Jakoś też za niedługo ma wychodzić. Ja też jestem troszkę taki zainteresowany. To nie będzie gra pewnie dostępna w Game Passie, więc będzie trzeba zakupić. Będzie trzeba ją przetestować, czy fajna, czy nie fajna. O, proszę, pięknie. Ile dostałem? 5850. Bardzo mnie to cieszy, bo z kasą u mnie na trybie trudnym jest dramatycznie. Dobra, jadę w takim razie po kolejne zadanie. Sobie odpalę, co tam potrzeba. Pewnie też metalowe belki, tak mi się wydaje. Tu chyba w prawo. Nie. Ojeny, a tu nie mam przejazdu? Ojeny. Ale lipa. Chyba tędy tu. Ojoj. No dobra. Fajny w Kenym. Słuchajcie, w Kenym jest fajne, że zobaczcie, mam jeszcze 293 literki. Mogę na spokojnie sobie jechać. Na spokojnie mogę jechać, nie muszę się przejmować, że... Ojeny, zaraz mi Beny zabraknie. A tu jeszcze na górze mam kanistry, więc... Na spokojnie mogę sobie tutaj śmigać. Znaczy śmigać, bo jeżeli chodzi o Kenego, to troszeczkę na wyrost, nie? Mogę powoli się człapać. Powoli sobie mogę jechać, może tak, powoli mogę sobie jechać. W zasadzie mógłbym tutaj przerzucić... Mógłbym przerzucić tutaj Azowa. Azow też ma dobre spalanie. I Azow by sobie tutaj radził. Też się zastanawiałem, czy nie posprzedawać tych Azowów. No jednego mogę sprzedać w zasadzie. Chociaż jak tutaj kontrakty sobie porobię, to kasa będzie. Przecież ile mam?
26 tysięcy, no. To luźno, 26 tysięcy to już tak. To już tak jest ok. No tutaj, jeżeli chodzi o tryb trudny, to trzeba się zastanawiać nad ciężarówkami. Naprawdę trzeba się zastanawiać, czy sprzedać, czy kupić, bo tutaj się traci 50% na zakupie. Jak się, to znaczy, jak się zdobędzie ciężarówkę, ma się ją za darmo. Chwila, moment, tu jest Wild Western Star do zdobycia. Można go sprzedać. O, jak cudnie. No tak, przecież tu White Western Star mogę sprzedać. Mogę Maka sprzedać. No, chociaż powiem wam, że na przykład Azowy, o, deszczyk pada. Azowy są równie wolne jak Mak, nie? Jak Kenny. Tutaj nie ma jakiś tam, że on jest szybszy czy coś. Jak tu przejadę, będą uszkodzenia. Ajajaj. No, uszkodzenia, niedobrze. Myślałem, że sobie przejedzie. Takie duże opony, to myślałem, że sobie przejedzie bez uszkodzeń. Dobra, dawać mi tutaj. Co tu mamy do zrobienia? O jeny, tu chyba drewno będzie. Krótkie kłody dwa razy, no. No tak, bo te kłody tutaj chodzi o to, żeby w tej rzece tam leżały. No to nie. Ale dobra, zobaczę co dalej jest, bo podpalam sobie te kontrakty. Pojadę tego zdobyć, tego White Western Stara. Oj, nie pojadę. Bo tu jest ciekawie. Płyta betonowa, części serwis, części zamienne, tak? Dobra, i teraz stąd części, stamtąd... O, i to sobie zrobię. To zrobię, bo tutaj jest... No ten przejazd, to... Trzeba to odblokować, to musi być. Znaczy i tak trzeba, wszystkie trzeba odblokować, ale taki przejazd trzeba odblokować w pierwszej kolejności. O, tu sobie wjadę. Dobra, to najpierw chyba po tą płytę betonową. No fajnie ten maczek chodzi. A zauważyliście w ogóle, jak Serby teraz nie robią żadnych rejonów wschodniej Azji? Zrobili fazę 8. Nie? Która była... miała być w Rosji, a napisali, że Azja Środkowa. A teraz na przykład fazę 9. To jest... USA, tak, USA albo Kanada, i teraz Kanada, czyli dwie ostatnie fazy USA, Kanada, i coś w Azji Środkowej już nie chcą robić rejonów, nie? Tak politycznie tutaj bym powiedział, politycznie tutaj podchodzą do tematu, żeby za bardzo nie swoich graczy tutaj nie denerwować. Pada, pada deszczyk, jak chyba sobie włączę. O! Jest światełko. Aha, prosto. Prosto. No.
Kenny. Kenny! O, będę musiał tutaj chyba sobie inną ciężarówkę. Bo Kenny jest tak wolny. Kurczę, fajny, lubię tego Kennego rzeczywiście z tym silnikiem jego. No lubię go, kurczę, fajna, podoba mi się ta ciężarówka. O wiele bardziej go lubię od P12 na przykład. Pacyfika, nie? Ale ten silnik mogliby mu dać mocniejszy, no mogliby po prostu, no. Ale lubię, fajnie mruczy, duże opony, nie zaczepia się o jakieś tutaj rzeczy, fajnie przez błotko przejeżdża, w ogóle przejazd przez jakieś błotka, to jest dla niego coś pięknego, naprawdę, nie? Ten mocniejszy silnik jeszcze miał. O, super. Ja chyba sobie tak zrobię, no. Przeniosę sobie chyba ciężarówkę. W ogóle będę musiał zobaczyć, jakie ja mam, bo ja mam Derego, Kennego Maca, mam chyba Tajgę, Aneczkę mam. Jednego tuza, dwa tuzy chyba, jednego tuza muszę sprzedać. Plus 420 Tatarin. Bo muszę go opierniczyć, bo po co mi on? Po co mi dwa? Jednego już rzadko używam. W zasadzie a propos tuza, to ja tutaj powinienem nim pojeździć i podkrywać wszystkie wieże obserwacyjne, jeszcze tego nie zrobiłem. Już tu kontrakty sobie trzaskam, a jeszcze wszystkie wieże mam nieodblokowane. O, patrzcie, mamy tutaj błotko. Gdyby był mocniejszy silnik, to on by tutaj się nie spadł z biegu, nie? Niestety. Teraz Rixrox, pamiętaj. Podnośnikiem. Płyta betonowa jest. Bardzo dobrze. Mamy to. No i proszę, raz, dwa. 200 litrów zostało, no pięknie. Jeszcze w razie czego na daszku jest. A dawaj na wysokim biegu. Płytą betonową pod górkę, zobaczymy. Oj, tu prawie się zatrzymał. Stoi. Patrzcie, jak te opony, jak tutaj idą w tym błocie. No, no. No, duże opony błotne to tu robią taką robotę niesamowitą. No dawaj. No bo będę musiał jakąś ciężarówkę pod kłody zorganizować. Tutaj na razie fajnie pójdzie, bo z górki, tutaj. Ja jak pojadę po te serwisowe części zamienne, to od razu się dotankuję z cysterny, bo tam mam sobie. Ja jeszcze miałem, czy ja sprzedałem? Chyba nie sprzedałem, ja jeszcze mam Paystara. Chyba. Na timer. I on jest cysterną. I to jest taka moja...
taka moja ciężarówka właśnie, gdzie tankuję, jadę sobie i sobie właśnie jaka taka mobilna cysterna. To jest dobra ciężarówka, to jest, Baystar jest naprawdę dobry. Gdyby tutaj Kenny był mocniejszy, no bym mógł tutaj na nim rzeczywiście zamontować siodło, cysternę, przyczepę tam powiedzmy na 5 slotów, dotankować sobie cysternę na maksa i sobie tak jeździć. I bym w ogóle nie musiał się paliwem przejmować, bo bym sobie raz na jakiś czas tylko podjechał cysterną, zalał Kennego i Kenny by, bo w trybie trudnym i tak wszędzie musimy jechać. I tak to nie ma tak, że się holujemy. Skalować się można, ale 5 klocków to kosztuje. Ale wszędzie musimy z punktu A do punktu B, do C, wszędzie musimy pojechać. Wtedy taka taka mobilna cysterna z długą przyczepą. Naprawdę już na trybie na live udowodniłem, że Kenny z cysterną i z długą przyczepą jest w stanie coś takiego zrobić, jest w stanie jechać, no ale tam były problemy, pod górkę na przykład, on ledwo jechał, nie? Ledwo jechał, tam stał prawie, tak prawdę mówię, prawie stał, nie? Wiecie co, okienko muszę sobie otworzyć. Mocniej, troszeczkę będzie tam świeciło. Nie wiem czasem, czy sobie wiatraka nie postawić, bo 20 parę minut, 25, ile ja nagrywam? Nie, 30 minut nagrywam. I powiem wam, że już mi się robi gorąco, nie? Chyba Xbox tutaj, czekajcie, zobaczymy, czy Xbox mocno daje. No nie no, bardzo mocno nie, no ale mocno nie wieje, ale troszkę tam jednak tego ciepła leci i tak na dworze dzisiaj 30 stopni, to tu zaraz ja się ugotuję. 30, wczoraj było 30, a dzisiaj jest 30, 30 słońce. Dobra, ja muszę podjechać bliżej tam do rampy. Dobra. Serwisowe części zamienne. Pięknie. 146 liter. Dałoby się zatankować. Tu mam już most naprawiony. Więc sobie mogę mostem pojechać. Się zaczyna robić. Dobra, słuchajcie, ja zrobię sobie przerwę na toaletkę i od razu przyniosę sobie wiatrak. I za sekundę jestem. A w tym czasie noc przeleci i będziemy jechać w dzień. To do zobaczenia za sekundę. No i jestem z powrotem. Co prawda w pełni noc przeleciała, jasno się dopiero powoli zaczyna robić, ale w międzyczasie sobie przywiozłem, jak się okazuje, źle wcześniej powiedziałem, bo tutaj Ontario to jest też Kanada, no i Kolumbia Brytyjska też Kanada, więc z Ontario przywiozłem sobie, do garażu wrzuciłem nie szczupaka, tylko szczupaka, dobrze, szczupaka. Szczupaka. I z Tajmiru sobie zwiozłem tajgę B i Azowa. No i są teraz
garażu, więc jak będę chciał tutaj przenieść na tą mapę, to będzie trzeba zabulić. I Taiga B będę musiał tutaj przenieść na tą mapę na pewno, z tego względu, że Taiga B ma tam krótkie i długie kłody. A to będzie mi bardzo potrzebne. O właśnie, 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 czekajcie, bo ja już tutaj dojechałem do miejsca, gdzie cysterna stoi. Co by ją tutaj zostawiłem? Dobra, o jest. Jest. Pojadę. Teraz ja mam tu w prawo, dobrze. W zasadzie to jest tryb trudny. Trzeba oszczędzać. Wyłączyłem AWD. Tak do trybu zwykłego się przyzwyczaiłem, że jeżdżę sobie na włączonym AWD cały czas, nie? A tutaj po asfalcie, no to... bez sensu. A właśnie, ciekawe jaka różnica będzie. Niby dyszka teraz. 12, gdzie 13 spalanie pod górkę. Cześć na prostym. A jak włącza WD? No, dużej różnicy nie ma, powiem szczerze. No naprawdę, dużej różnicy nie ma, a powinna być. Powinna być spora różnica przy wyłączonym i włączonym AWD. Ciekawe. Ciekawe feature Kenego. Słuchajcie, może też lekkie buczenie słychać, bo wiatraczek wstawiłem w okno, żeby mi tutaj taką powiew robił i jest super, nie? Można nagrywać. Można nagrywać, można streamować. Będę musiał Taigę by chyba wyciągnąć, bo tam pamiętam, że krótkie kłody chyba były. Krótkie kłody dwa razy, gdzieś tam jeszcze średnie i krótkie. O, jasno się robi, fajnie, fajnie. Lubię jak się tak robi jasno. Może był... nie, no jeszcze chyba spróbuję, wiecie co, jak wyjdzie faza 12, to spróbuję sobie chyba nową grę plus zostawię, żeby cały czas światełko było włączone i chyba sobie zacznę nową grę plus, jak będzie faza 12, sezon 12, to chyba już na nowej grze plus sobie tutaj będę w trybie trudnym grać. Tak się zastanawiałem. Co prawda będzie problem z ciężarówkami. No ale tam w tej nowej grze plus można coś tam poustawiać, żeby na start coś tam mieć. Będę musiał troszeczkę tam pogrzebać. Mam taki jeden... mam trzy savey ogólnie zajęte. To znaczy mam zajęte cztery, z czego jeden jest taki... nic nieznaczący save. Jeden to jest mój główny save, gdzie mam wszystko zrobione, prawie wszystko na 100%, no bo Ontario mam tam 98 chyba. Nową fazę, tą dziesiątą mam... o jeden, mówiłem, że faza 12, faza 11. Faza 11 jak wyjdzie, to wtedy chyba na nowej grze plus ją spróbuję robić. Ale... wracając do tematu, jeden save to mam taki, gdzie jeżdżę i robię poradniki, gdzie zdobywam pojazdy.
i jeden save to mam trudny. Jeden save właśnie się zastanawiam, czy nie zrobić sobie nową grę plus. Bo jednak troszeczkę mi to sprawia tutaj tak po ciemku, na trybie trudnym, no nie fajnie, nie? Mało też widać troszeczkę. No. Jest. 1250, dziękuję. Dobra, zobaczmy co dalej jest. Pena jest, można jechać. Się zmieszczę. Że tam jakieś uszkodzenia złapię, ale... Ale przez błotko super, no super, jeny, super! Tylko pięta Achillesowa pod górki podjazd. To jest... O, zaraz, ja tu mam wieżę obserwacyjną Nie mam! Dawaj wieżę obserwacyjną od razu. Po drodze jest. No i pięknie. Super, to od razu co na tym moście? Jakieś płyty płyty betonowe. Bo metalowe belki, to fajnie by było. Deski! Razy trzy. Deski! A deski są, o! Deski tu są niedaleko. I mam idealną ciężarówkę do trzech desek. Idealną. W ogóle przejrzałem mój garaż i ja chyba tego Paystara 9500 sprzedałem, bo nie mam go nigdzie. No tak sprzedałem, bo... No bo mam... Mam Darego, który robi za taką cysternę mobilną. Tak, właśnie, tu w prawo. Razy dechy. To od razu, jak już tam będę, to tam sobie odblokuję, bo tam jest do zrobienia przejazd. I ten przejazd, zobaczę, bo tam chyba długie kłody, krótkie kłody. A ja nie mam tutaj przyczepy. Czy musiałbym kupić? Krótkie kłody bym załadował sobie na tajgę. I przyczepa na długie. Tak będzie trzeba zrobić. Najpierw sobie odpalę misję na ten przejazd. Zobaczę co tam było. Pamiętam, że kłody. Średnie kłody. Krótkie razy dwa. Dobra. Zrobić to. Zrobi się to tajgą by. Szkoda, że tu przyczepy nie ma do kłód. Takiej sobie stojącej luzem, no. A tu nie ma? Nie ma.
Ale powiem wam, że tutaj fajnie wiaterek mi teraz wieje. Oj. Super. Jak taki upał jest, 30 stopni, to będzie trzeba tak robić. Wiatrak stawić w okno i... Dobra. No, kamera, odbuguj się. Deski. I teraz ja bym chciała, żeby można było kliknąć sobie na przykład, zobaczcie, jest miejsce, że mogę sobie naklikać powiedzmy 4-5 desek, a ja będę musiał tak podnieść, nie? Jedne dechy. Nawet mi się chciało, nie chciało nóżek rozstawiać, bo Kenny jest dość mało wywrotny. No. Inną ciężarówką by był problem, jakbym nie trafił w ten przejazd drewniany. Ale ja tutaj wiedziałem, że Kenny ogarnie temat. A, tam jest jeszcze taki... W garażu jest jeszcze taka blokada, dość niefajna, którą by trzeba było naprawić. Oj, oj, oj! Kenwolf, tam, dawaj, dawaj! Jedziemy! Nie śpimy! No nie pójdzie, nie wykręci. Ale za to zobaczcie, że w czasie całego odcinka ani razu uszkodzenia chyba nie złapałem Kenny, nie? Że to, że jest wolny, to jest też i wada, i zaleta, bo się nie łapie uszkodzeń. No, znak wywaliłem jeden. Drugi też. No ładnie, ładnie. Zaraz, zaraz. Tu był ten mostek? A, dobrze, tam dalej. Bo inną drogą teraz pojechałem. Oh yeah. Ale dziwne, bo tutaj jeszcze takie stelaże były, to do tej misji powinny być jeszcze metalowe belki. 2600. Dobra, zobaczmy. Oj, to tak już ku końcowi troszeczkę ten odcinek się zbliża, dlatego ja tutaj zrobię jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną misję sobie zrobię, taką bardzo szybką, bardzo prostą, ale dość opłacalną.
wywinę sobie tutaj, nawinę. No właśnie. Słuchajcie, tu jest do zdobycia White Western Star. White Western Star, którego można sobie spieniężyć. I ja tak właśnie zrobię. Tam stoi, patrzcie, już widać. Tam o, nie? Aj, dobra, czyli są uszkodzenia. A myślałem, że Jeffcor zjada. No, siema. No, uszkodzenia, dobra. Siema, White Western Star. No i proszę. Zgrabna ciężarówka. No powiem wam, że on całkiem ładny jest, nie? Całkiem ładny ten White Western Star. Ja nim się najeździłem na Alasce dość sporo. A nie, silniczek chodzi. Stąd wróć! Aha! Bo nie mam przejazdu odblokowanego. Aha! Dobra! Damn! Oj, no i tym optymistycznym, tym wesołym akcentem kończę ten odcinek. Słuchajcie, jak wam się podobało, to weźcie na łapkę, zostawcie komentarz, widzimy się w następnym odcinku. Z tej strony Rizox, siemaneczko, hejo!